Wróćmy do punktów, to zaraz sobie znajdę tutaj. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 5. Interpelacji i zapytania. Oddaję Państwu głos. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Przypomnienie tylko. Kolega Ziemko. Miał coś powiedzieć. Wspomnienie się właściwie. Interpelacje i zapytania. Proszę Państwa, no odnośnie dzisiejszej sesji na wstępie. No w zasadzie to w swoim imieniu, no tak jak mnie kolega upomniał, żebym się nikt nie podpierał, to dziękuję za je tak krótko napisałem. Za podjęte uchwały odnośnie ograniczenia tego czasu pracy. Ale to może w oświadczenie. Ale gdzie jesteśmy? Co? My jesteśmy w interpelacjach zapytania, bo nie są oświadczenia. Dobrze, to w takim razie, bo zapytanie też mam, proszę Państwa. Myślałem, że raz stanę załatwię wszystko. Poszedłem do przodu. Mam taką sprawę. Na PTF-iego nad ulicą, chodnik nad ulicą Kownackiej. To chyba już poza 7 stopniem oczyszczania, no liście leżą tam od ubiegłego roku jeszcze. I dlatego no, chciałbym zapytać, czy jest szansa jeszcze, żeby je usunąć. Dziękuję. Jadziu, możesz odpowiedzieć? Jeżeli jest to gminna działka. No na chodniku mówię, wzdłuż ulicy PTP. No tak, nie, to krzywy, tak. Do końca listopada mają na wzgórzach usuwali wszystkie liście. Dziękuję. I drugie pytanie odnośnie tej spotkania odnośnie bezpieczeństwa kurcza o godzinie 12, no troszkę niefortunna pora. Chciałem zapytać, czy kiedyś czyjej to intencji akurat ta godzina została? Komisariatu 7 Policji. To już od razu odpowiadam, ponieważ było z góry adresowane w założeniu do osób starszych. I ja nawet dyskutowałem na ten temat z panem komendantem Szczepaniakiem, a on twierdził, że właściwie to tym osobom ten termin powinien najlepiej odpowiadać, będzie jasno, nie będzie ciemno i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do oświadczeń i komunikatów. Kolega Zdziewko, bardzo proszę. Dziękuję. Ale po co się dałeś? No proszę, żeby słyszeć. Proszę Państwa, no tak zacząłem. Dziękuję za podjęcie tych uchwał. No mnie nie interesuje sprawa polityczna, kto to był i tak dalej. No najważniejsze są intencje i to, że no naprawdę w świecie tym cywilizowanym, no nikomu by przez myśl nie przeszło, że mówię cały czas o sklepach wielkopowierzchniowych, nie mówię o rodzinnych, żeby tam otwierać ten sklep w niedzielę i święta. Chciałem odpowiedzieć, bo to dlaczego byłem za wykreślenie to w zamian za Wielki Piątek. Bo obawiam się, że mogą to kiedyś wykorzystać. W przyszłości akurat tu kolega Jan uciekł. Po prostu dlaczego? No, jak ktoś będzie się dobijał, wyjdzie jakaś propozycja, żeby Wielki Piątek ograniczyć. No to a po co? Przecież macie Wielki Piątek i tak dalej, macie w sobotę wolne. Przypadki są różne, kwadratowe i podróżne, dlatego też byłem za skończeniem tej uchwały o godzinie 12. Konkretnie, to znaczy. Coś jeszcze? Tak, mam tu jeszcze coś. To co ja napisałam? Dobry, drogi. No oczywiście, proszę Państwa, jeszcze mam jedną sprawę. No nie są to uchwały, na przykład w moim przypadku marzenia. Jak tu wszedłem, to kolega Jan mnie zaatakował, że tam chciałem w Wielki Czwartek wolne. Oczywiście, marzenie byłoby wolne w Triduum Paschalne, znaczy nie całkowicie wolne, tylko praca do godziny 12, no i Wigilii i tak dalej, i w niedzielę i święta w ogóle nie pracować.
tak jak inni się, w innych normalnych krajach. No my no niestety daleko nam do tych krajów odstajemy i odstawać będziemy to, co Państwu na tym kalendarzyku swoim pokazuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Kolega Dziedzic, bardzo proszę. Moi drodzy, chciałem wszystkim zakomunikować, że router, ten co tutaj zrobiliśmy składkę, jeżeli chodzi o połączenia internetowe w dzielnicy, funkcjonuje. U pani Kasi jest hasło do routera. Każdy sobie może, jeżeli ma taką możliwość, laptopa przynieść, czy w komórce wpisać hasło i internet działa na terenie dzielnicy. Jest włączony. 17? Proszę? Bezprzewodowy. Na terenie 917. Jest to internet bezprzewodowy, czyli można korzystać z laptopów na komisjach. Jest tylko pani Kasia ewentualnie pokaże, w którym miejscu trzeba włączyć gniazdko, żeby ten router podczas komisji funkcjonował. Bardzo duża pomoc, moi drodzy, naprawdę można korzystać z wielu informacji potrzebnych, wizualizacji, na przykład gdy się rozmawia o działkach. Mapy mamy ewentualnie i bardzo poręczna sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Ja pamiętam o Panu, Panie Łukaszu, za momencik, ale najpierw musimy sprawę swoje załatwić. Proszę Państwa, wpłynęła informacja Pana Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom miasta Krakowa nowych statutów określających organizację i zakres działania dzielnic. Szanowni Państwo, jest to bardzo obszerna informacja, która jest zawarta na raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu stronach. Ta informacja będzie w sekretariacie. Każdy z Państwa będzie mógł sobie siąść, przeczytać i zapoznać się z tą informacją. Natomiast ja się z tym zapoznałem i moje odczucia są takie, że w momencie, oczywiście nie wiemy, jaki statut zostanie ostatecznie podjęty, bo to jeszcze jest w gestii Rady Miasta, ale jakby wszystkie poprawki, których to poprawek zgłoszono 266 wniosków do statutu. To mieszkańcy miasta Krakowa zgłaszali, plus uchwałę rad dzielnic. My też żeśmy podjęli tą uchwałę, a oprócz tego jeszcze w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 29 października zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, którzy też mieli możliwość zgłaszania swoich poprawek. Podczas spotkania przedstawione zostały postulaty i tych postulatów też jest na połowę strony. Dlatego lektura warta zapoznania się z nią, natomiast moje odczucia są takie, oczywiście zastrzegam się, że nie wiem, jaki ostatecznie statut zostanie przyjęty. Niemniej jednak, jakby te wszystkie uwagi i wnioski zostały wprowadzone, to albo trzeba by rozdzielić, zresztą jeden z takich wniosków jest funkcję przewodniczącego rady od przewodniczącego zarządu i funkcja nie rady i zarządu, tylko jeden i drugi. Kiedyś taki wniosek zresztą był, bo w tym momencie albo trzeba wzmocnić obsługę rady dzielnicy, jedna osoba te wszystkie, że tak powiem, wnioski nie będzie w stanie załatwić. To są takie wnioski, że należy archiwizować wszelkie nagrania z sesji, jak również i z komisji, jak również i wszelkie nagrania, które mamy tutaj robione w momencie przyjęcia przez Państwa protokołu z obrad poprzedniej sesji, nagrania są kasowane. Wnioski są takie, żeby te nagrania również były co najmniej przez 4 lata archiwizowane. Więc proszę Państwa, ja tylko mówię, jakie wnioski. Natomiast jakie wnioski zostaną przyjęte, jaki kształt będzie miał statut ostatecznie, to się dopiero okaże.
Niemniej jednak jest to dosyć pouczająca lektura i polecam Państwu zapoznanie się z nią, abstrahując od tego, że w dniu 3 grudnia będzie komisja popularnie nazywana Dominika Jaśkowca do spraw reformy ustroju samorządowego i na tej komisji będą omawiane wszelkie poprawki do statutu i ostatecznie komisja przyjmie te poprawki, które uważa za stosowne. W tych poprawkach przewijają się również żądania, może złe słowo, wymóg, aby do kandydatury każdego kandydata na członka Rady Dzielnicy były dołączone listy z podpisami popierających mieszkańców. Natomiast pan Dominik Jaśkowiec stoi na stanowisku, że nie ma delegacji ustawowej, która by obligowała wszystkich kandydatów do przedstawienia list z podpisami, list poparcia. No i wiele, wiele innych, no trudno w tym momencie nad tym dyskutować, bo to każdy z Państwa może się zapoznać, każdy z Państwa może przyjść na tą komisję, która się odbędzie 3 grudnia, termin i godzina. Godzina to jest 16:30, sala jest do wiadomości w sekretariacie, po prostu nie mam tego pisma w tej chwili przed sobą. Ale każdy, kto będzie zainteresowany, serdecznie zapraszam. No i ten obszerny materiał, każdy z Państwa może się zapoznać. On jest w internecie? Chyba jest. Tutaj nie piszą tutaj, w którym miejscu jest w internecie, ale podejrzewam, że jest. W związku z powyższym i jest w formie pisemnej, i podejrzewam, że w internecie też będzie. Proszę Państwa, następne to są takie bardzo sympatyczne rzeczy, to znaczy podziękowania za dyrektor samorządowego przedszkola nr 63 w Krakowie oraz pracownicy, dzieci i rodzice serdecznie dziękują panu przewodniczącemu Stanisławowi Madejowi i całemu zarządowi 17 Rady Dzielnicy za pomoc finansową na wykonanie zadań w bieżącym roku szkolnym, w szczególności za wymalowanie całego zaplecza kuchennego, korytarza i pomieszczeń socjalnych w przedszkolu, wyasfaltowanie drogi wjazdowej do przedszkola, wycięcie plących topoli, które zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu alergicznych dzieci. Jednocześnie życzymy dalszej owocnej współpracy w wspieraniu realizacji naszych przedsięwzięć, a wszystko ku dobru naszych najmłodszych wychowanków. Podpisała pani dyrektor magister Marta Solek. Proszę Państwa, tak naprawdę to jest podziękowanie dla Państwa, bo to Rada Dzielnicy w swojej mądrości przyznaje środki finansowe na realizację tych czy innych zadań w poszczególnych placówkach oświatowych. Jest również podziękowanie niby skierowane na moje ręce, ale tutaj to bardziej koledze Rajskiemu w tym roku. Składamy serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc w organizacji i przeprowadzeniu 5. Nowochódzkiego Biatlonu Rewolwerowego. Żywimy nadzieję, iż w przyszłości również będziemy mogli liczyć na Pana, Pani wsparcie i pomoc. Proszę Państwa, w tym roku to tutaj współpracował z nim kolega Rajski. Brał udział. I brał udział fizycznie, taki medal został również wręczony. Podziękowanie sympatyczne, no ale to też dotyczy od Państwa, bo Państwo przyznają środki swoimi uchwałami. Jest również podziękowanie, że z szkoły 129 skierowane do mnie i na moje ręce, ale to jest, no, to jest faktycznie dla mnie, bo dyrekcja oraz społeczność szkoły podstawowej nr 129 w Krakowie wyrażają głęboką wdzięczność i podziękowanie za udział w patriotycznym projekcie zatytułowanym Eskadryla Niepodległej Rzeczypospolitej, mającym na celu uczczenie
95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Kultywowanie tradycji i utrwalanie prawdy historycznej uczy młodzież przechodzić przez życie w poszanowaniu odwagi, mądrości i umiłowania ojczyzny. Zaangażowanie w sprawy społeczne to wspaniały sposób, by pokazać, jak ważnym zadaniem jest służba dla ojczyzny. Życzymy dużo satysfakcji płynących z pracy na rzecz społeczeństwa, szczęścia osobistego oraz pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń. Mamy nadzieję, że nadchodzące lata przyniosą nam wspólne wyzwania edukacyjne zakończone sukcesem. Proszę Państwa, ja byłem na tych uroczystościach, one tak się nieszczęśliwie złożyły, bo to było w tym samym czasie, kiedy był pogrzeb męża pani dyrektor szkoły gimnazjum 44 i mam świadomość faktu, że nie wszyscy z Państwa mogli brać udział w tych uroczystościach, które były w Muzeum Lotnictwa. Niemniej jednak, no ja tam byłem, tutaj koledzy z zarządu byli na pogrzebie i naprawdę była to podniosła uroczystość patriotyczna. Mam nadzieję, że zapoczątkuje ona cały cykl tych uroczystości corocznie, które się będą odbywały w Muzeum Lotnictwa. Brała udział w tym również delegacja 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Nie powtórzę Wam w tej chwili nazwisk, bo już po prostu nie pamiętam. Była pani kapitan i pan chorąży, który mnie znał, jakoś nie kojarzyłem. Byli też przedstawiciele Muzeum Lotnictwa, był konkurs pieśni patriotycznych. No była też grochówka serwowana przez kucharzy chyba tej dywizji, bo w takich mundurach byli. 6. Pomorskiej. No i zapraszam wszystkich na kolejne tego typu imprezy, które będą, mam nadzieję, organizowane cyklicznie, co roku. Ja o tym zaproszeniu wszystkich Państwa informowałem i zachęcam do udziału w kolejnych tego typu spotkaniach. No jeszcze jedno będzie w tej kadencji. Na następne to już nowa kadencja Rady. Proszę Państwa, i to by było tyle, co ja miałbym z informacji dla Państwa. Zanim podamy terminy posiedzeń, gości również u nas dzisiaj mieszkaniec naszej dzielnicy, to jest jedno, ale z drugiej strony, jeżeli wszyscy nie znają pan, który też redaguje naszą stronę internetową, pan Łukasz Sęk, ale tym razem występuje jako mieszkaniec, tak? Panie Łukaszu, oddaję panu głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja dzisiaj jako mieszkaniec i już mówię o jakiejś sprawie, w sprawie miejsc postojowych w rejonie bloków nr 44, 45 do 7 na Stoku. Ja pozwolę sobie tak szybciutko przeczytać pismo, które zostało skierowane, oficjalnie podpisane przez Zarządzenie Nieruchomości tych osiedlanych 44 i 45 z ramienia firmy Promos, natomiast no, popierane przez mieszkańców. Pozwolę sobie szybko przeczytać. Jako zarządca nieruchomości budynków 7 na Stoku 44 45 w imieniu mieszkańców tych budynków zwracamy się z usilną prośbą o ograniczenie ruchu samochodowego na ulicy Wewnątrzsiedlowej bez nazwy, biegnącej od ulicy Zielony Jar w kierunku ogródków działkowych między blokami nr 44, 45 i 46, a szkołą podstawową nr 98 ze Szkołą Szkół Integracyjnych, mówiąc ogólnie, poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych. Najpoważniejszy problem stwarzają samochody rodziców odwożących dzieci do szkoły oraz odbierających je po lekcjach. Wówczas przedmiotowa uliczka jest całkowicie zakorkowana, uniemożliwiając mieszkańcom wyższych bloków wyjazd z parkingu. Oprócz tego miejsca parkingowe, z których z zasady powinni korzystać mieszkańcy wyższych bloków, w dni robocze do późnych godzin popołudniowych, a nawet wieczornych, są zajmowane przez samochody nauczycieli lub innych pracowników szkoły bądź rodziców przyjeżdżających na wywiadówki. Powoduje to zrozumiałe rozgoryczenie i złość mieszkańców skarżących się na i tak zbyt małą ilość parkingów w tym rejonie. Dlatego w imieniu mieszkańców bloku nr 44 i 45 postulujemy ustawienie na początku ulicy znaków zakazu wjazdu z włączeniem pojazdów tychże mieszkańców. Tutaj dopowiem tylko lub też znaku ograniczącego możliwość parkowania wyłącznie dla mieszkańców. Jeszcze był taki dopisek. Prosimy o poważne podejście zgłoszonego problemu. Proponujemy spotkanie
terenie najlepiej w godzinach porannych około godziny 8, gdyż wówczas naocznie można się przekonać o skali wyszczególnego zjawiska. I to jest pismo, które zostało złożone w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu i jaka jest prośba do Rady Dzielnicy o zajęcie się tą sprawą, ewentualnie wystosowanie też w imieniu Rady Dzielnicy pisma, które wesprze nasze starania, bo to jest rzeczywiście duży problem. I dlaczego ja tutaj jestem, tak naprawdę wczoraj były wywiadówki i przez 45 minut niektórzy stali na polu w zimie, no bo nie było fizycznie gdzie zostawić samochodu, na nie można kogoś zastawić też, więc co najmniej 8 osób stało po prostu wzdłuż ulicy. Pod kościołem też tutaj było większość miejsc zajętych w tym momencie. Cała uliczka była zastawiona tutaj wzdłuż kościoła. Zresztą można było się przekonać, tutaj też były zaparkowane. Poza tym Straż Miejska też za każdym razem jest wzywana. Niestety te interwencje kończą się na niczym, no bo nie mogą nic zrobić, jak ktoś zaparkował. Chociaż też chcę zauważyć, że niestety ostatnia interwencja Straży Miejskiej, przy której było przynajmniej 10 osób mieszkańców, była skandaliczna, ponieważ Straż Miejski powiedział w pewnym momencie, że on w ogóle już kończy zmianę i on już tutaj nie będzie z nami rozmawiał, więc musi przyjechać nowy patron, ale nowy patron już w tym momencie nie przyjechał. Pół godziny postaliśmy, poszliśmy do domu, stwierdziliśmy, że już nie warto po prostu tracić czasu, pomimo tego, że auta były zaparkowane 4 kołami na trawie, co z urzędu jest niedozwolone i po prostu powinien zostać wystawiony mandat w tym momencie tym osobom. W związku z tym taka jest prośba do Rady Dzielnicy, żeby tą prawo się zająć, a tym są obie pismo panu przekazał. Oczywiście zaraz koleżanka po sesji, niech pan spocznie, po sesji potwierdzi panu to pismo oczywiście. Natomiast proszę pana, ja tylko pana poinformuję, że sprawa zostanie przekazana na komisję merytoryczną Rady, na komisję praworządności i za chwileczkę pan usłyszy termin posiedzenia tej komisji, na którą pana bądź jeszcze może nie wiem innych mieszkańców zainteresowanych serdecznie zapraszam. Zaraz podamy termin posiedzenia komisji, ale widzę, że tu jeszcze kolega Strojczyk chciał zabrać głos. Ja właśnie w tej sprawie, bo ja rozmawiałem z panem naczelnikiem, nie dodałem tylko o budowie. Właśnie w tej sprawie. I miał się z nim ze mną, jak to była Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa. Ja na drugi dzień o 9 rano miałem się z nim spotkać tutaj właśnie pod szkołą. I nie przyszedł. Znaczy nie zadzwonił, miał zadzwonić do mnie, ale nie przyszedł. Może by coś wypadło. Właśnie też mu zgłaszałem tutaj, ale oni tutaj nic nie mogą zrobić. Naprawdę Straż Miejska, znaczy, to tak jest jak droga bez nazwy i my nie możemy jako Rada Dzielnicy, nie możemy tam zakazać ludziom parkować. Bo to jest teren gminny i na terenie gminnym mogą wszyscy parkować. Dziękuję. Koleżanka Kolasa i koleżanka Kruście. Proszę bardzo. Ja tu tylko tak do pana informacji, że zaszło takie zdarzenie niefortunne, że Strażnik Miejski się tak i tak zachował. Proponuję, żeby pan po prostu określił, której to było dnią, w jakiej godzinie i kto mniej więcej uczestniczył i ja będę interweniować w tej sprawie. Dobrze? Koleżanka, proszę. Temat ten jest mi też równie znany, to znaczy na okładzie jest to teren obwód wyborczy mój własny, który właściwie ten temat parkowania w tym terenie przy szkole jest takim odwiecznym problemem i to jest taki problem i mieszkańców, którzy tam parkują i osób, które przywożą dzieci do szkoły. Znaczy z moich informacji, znaczy ponieważ właściwie na bieżąco śledzę, wiem, że za bardzo, ponieważ nie ma tam możliwości dorobienia jakiegokolwiek parkingu, więc tutaj no jest troszeczkę problem i tu myślę, że nawet jeżeli będzie jakakolwiek dyskusja, to ja naprawdę zachęcam i proszę o taką wzajemną wyrozumiałość zarówno mieszkańców tego terenu, jak i rodziców, bo muszę powiedzieć, że na zebraniu rodziców grup, znaczy trójeklasowych, czy tam rodziców przede wszystkim, został ten problem również podniesiony, ale został troszkę w innym świetle podniesiony, to znaczy, żeby właśnie udostępnić w większym zakresie rodzicom,
dojazd do tej szkoły i dostęp. Notabene nie wiem dokładnie, jak jest z punktu widzenia prawnego. Nie chcę tego tu rozstrzygać, żeby Państwu nie zabierać czasu, ale nam chodzi też, czy jakaś tam część ulicy jest teoretycznie przypisana szkole i że można by było postawić jakieś bramki, więc nie możemy, znaczy no nie możemy takich robić jakiegoś mega zamieszania, aczkolwiek no, na szczęście wywiadówki są tam 3-4 razy. No dzieci rano zawsze są dowożone do szkoły, no bo to no, z różnych okolic są przywożone te dzieci, więc rzeczywiście jest tam wtedy multum. No nie wiem, ja nie wiem jak na dzisiaj to rozwiązać, bo nawet te wszystkie zakazy czy tam tego, no to nie wiem czy one no, będą egzekwowane, czy w ogóle to rozwiąże problem. Albo co ewentualnie tutaj, jeżeli chodzi o tą sytuację, ja sobie zdaję z tego sprawę oczywiście, natomiast no to są przykłady tego typu, że tam rzeczywiście zaczęli parkować nawet ludzie, mieszkańcy osiedla na wzgórzach tych bloków wieżowców, które są zaraz nad piekarnią, ponieważ tam też jest problem z miejscami. No a tutaj wystarczy bardzo dużo osób. Te pierwsze 4 samochody zawsze przy dawnym kiosku to są mieszkańcy osiedla na wzgórzach i proszę mi wierzyć, że też tam parkują. Ale jakby abstrahując z tego, no to ja rozumiem, natomiast dyrekcja w tym momencie też posiada parking na dole, posiada teren za szkołą, jest też parking przy kościelni, jest parking przy Biedronce, jest parking wzdłuż ulicy, gdzie można auta zostawiać. No to jest wystarczająca ilość miejsca, poza tym ta sprawa była już zgłaszana kilkukrotnie. I mieszkańcy tam chodzili, prosili, żeby rodzicom przekazać, żeby unikali tego, i szczególnie ja jeszcze rozumiem w zimie, kiedy rzeczywiście no, jest minus 10 stopni, ci ludzie muszą tutaj dojechać, jeszcze rozumiem ludzi, którzy wsiądą w ten auto i wsiadą, ale w lecie, kiedy oni sami się denerwują, bo przyjeżdżają, nie mają gdzie zaparkować, co pani przed chwilą powiedziała, że oni się denerwują, no i oni dalej wsiadają w auto, przyjeżdżają, już nie mówiąc o tym, jak te auta są zaparkowane, naprawdę, no czasami stoją trzy wzdłuż siebie, że z uliczki, w której dwa auta się spokojnie mieszczą na szerokość, mieści się ledwo jedno, nie mówiąc o ciężarówce, kiedy kurier chce podjechać na przykład z paczką, tak? I nie ma jak przejechać po prostu w tym momencie, albo przyjeżdża na centymetry, bo są zaparkowane, a my nie możemy nic zrobić, no bo Straż Miejska przyjeżdża, no i rzeczywiście nie może podjąć żadnej interwencji, bo droga wewnętrzna. Natomiast jest możliwość na przykład identyfikatorów mieszkańców lub innego rozwiązania sytuacji, ale chodzi o postawienie jej po prostu na komisji, zajęcie się nią i wystosowanie ewentualnie w odpowiedzi, jeżeli jest hit. Odpowie nam na to pismo lub jeżeli zwrócisz się do Rady Dzielnicy z prośbą o jakąś opinię też. Dziękujemy, kolega Kada. Szanowny panie, pan nie ma, nie posiada wiadomości, że tam w ogóle nie ma żadnej drogi wydzielonej. Tam nie ma dróg, tam jest teren przypisany przy szkole. A druga rzecz, szanowny panie, te miejsca parkingowe zrobiła Rada Dzielnicy z podatku mieszkańców i są dostępne dla wszystkich. Ja przyjadę i ja nie będę mógł zaparkować, bo pan mi zabroni, bo mieszkańc. Nie może być taki, że mieszkańcom wolno, wszystko drugiemu nie. Trzeba było, szanowny panie, kupić teren, wybudować sobie miejsca parkingowe, zagrodzić. Tak samo z dziećmi małymi do pierwszej klasy, nawet 6-latkami, trudno, żeby rodzic parkował pod kościołem i prowadził dziecko do szkoły, żeby go tylko odprowadzić. Tam są dzieci małe, po to, żeby pan miał gdzie zaparkować. Ja na przykład będę przeciwny temu. Tym bardziej, że tam nie ma drogi, nie ma działki drogowej wydzielonej. Póki co. Tylko jeden zdanie. Proszę, za chwileczkę panu udzielę jeszcze głosu, ale kolega Wojnarski. Ja właśnie chciałem tutaj to, co pan Jan powiedzieć. A jak pan sobie wyobraża, jak przyjeżdża osoba z dzieckiem niepełnosprawnym, a pan każe pod kościołem stanąć? Nie, ale proszę pana, na razie przewodniczący mi głos udzielił i bardzo proszę, prosi, to już pan skończył. Ja nie skończyłem jeszcze, no pan przerwał. I sytuacja jest właśnie taka, ja akurat nie mam małych dzieci, ale widzę, nieraz jadę z nóżkę, widzę, co tam się dzieje. Tam nie przyjeżdżają, nie parkują, że zostawia auto, idzie i koniec. Tylko przyjeżdżają z innych osiedli, wam przyjeżdżają i parkują tam. I tu jest problem, nie problem tych, co przyjeżdżają z małymi dziećmi do szkoły, czy przywożą, bo oni rano szybko przywożą, odjeżdżają, nie ma problemu żadnego, ja uważam. Natomiast często nieraz tam podjeżdżam i tak samo dziecko zaprowadzam do szkoły, wnuczkę wracam i takich jest masa cała. Także ograniczenie tylko wyłącznie parkingu dla was, to praktycznie jest odcięcie dzieci od szkoły.
Ale jest można publicznie. Proszę Państwa, kolega... Komisja, moment, kolega drodzy, pan Łukasz, proszę w niepokorze, żebyśmy...